Dziś spełniamy marzenia naszych widzów i po raz pierwszy prezentujemy tort. Do tego domowe sposoby parzenia kawy, a na koniec tajemniczy pan Jacek. Dziś w programie tort Oli. Przygotujcie już kompot z wiśni. Kawa z miodem można i tak. Jacek Szczepański, szalony wirtuoz kuchni. Zaczynamy nietypowo od tortu. To najbardziej pracochłonny przepis w dzisiejszym odcinku. Przygotuje go mistrzyni cukiernictwa Aleksandra Sowa, uczestniczka międzynarodowego konkursu Gelato World Cup 2014. Zaczynamy od przygotowania biszkoptu. Jajka ubijamy na puszystą masę. W trakcie, gdy jajka nam się ubijają, dodajemy cukier. I teraz do masy dodajemy mąkę, kakao i proszek do pieczenia. Mąkę zawsze trzeba przesiać. Ja do tego przepisu używam 90% mąki pszennej, ale na koniec dodam jeszcze odrobinę mąki ziemniaczanej, żeby biszkopt był bardziej wilgotny. I mieszamy. I tak przygotowane ciasto nakładamy do formy, na której dnie układamy papier do pieczenia. I pieczemy około 40 minut w temperaturze 180 stopni. A teraz przygotuję poncz, którym nasączymy nasze biszkopty. Do garnka wlewamy odrobinę wody, dodajemy cukier. Zagotowujemy to wszystko. Jak cukier nam się całkowicie rozpuści, dodajemy sok z wiśni. I likier wiśniowy. Dokładnie mieszamy. I poncz gotowy. A teraz krem. Ubijamy śmietanę z cukrem pudrem. Około 700 ml śmietany i około 40 g cukru pudra. Śmietana się pięknie ubiła. Gorącą wodą zalewamy żelatynę. Mieszamy, żeby nam się rozpuściła. I dodajemy do masy. Upieczony biszkopt nakrapiamy naszym ponczem. Dosyć obficie. Pamiętajmy też o brzegach, bo one zazwyczaj są pokrzywdzone. Teraz na ciasto nakładamy wiśnie z kompotu. I nakładamy śmietanę. I nakładamy drugi biszkopt. Jeżeli ktoś będzie chciał zrobić wyższy tort, może na dwóch warstwach położyć wiśnie. Ja zrobiłam tylko jedną wiśniową warstwę. I wyrównujemy całość płaskim nożem. Schładzamy minimum godzinę w lodówce. Wycinamy tort z ramki. Podbieramy cały tort nożem do góry. Obsypujemy brzeg tortu czekoladową posypką, dostępną w każdym sklepie. A teraz decyzja, czym dekorujemy. Słodkimi wiśniami kandyzowanymi, czy wiśniami, które zostały nam z syropu. Ja użyję te z syropu. I na środek jeszcze odrobina posypki.
Ten tort ma już dość sporo kalorii, dlatego ja zamiast kleksa bitej śmietany użyję sobie odrobiny jogurtu. Mój pomysł na dzisiaj to kawa z konfiturą jabłkową. Fantastyczna. Miód połączony z mlekiem i oczywiście z kawą. Będzie trochę głośno. Dwie pełne łyżeczki kawy do urządzenia, które nazywa się drip, czyli taki bardzo domowy sposób przygotowania kawy. Już mam odmierzoną porcję wody, 300 ml i 18 gram kawy. Chwileczkę poczekamy, bo kawa nie lubi wrzątku. Temperatura 92 stopnie jest taką optymalną temperaturą parzenia. Spienię mleko. Tak, mleko już mam wcześniej podgrzane, żeby było nam łatwiej. Nalejemy sobie odpowiednią porcję, tak żeby nie uciekł ze szkiełka. I używamy takiego kręciołka. Musimy tak kręcić tym mlekiem, spieniać, żeby tworzył się wir. W tym momencie mleko jest napowietrzane dosyć intensywnie, a później będziemy tylko trzymać tak, żeby już te duże bąble nam zniknęły. Będziemy mieli gładkie mleko. Łyżeczka konfitury. Miodu. Zamieszamy. Powtórnie spienimy mleko, wygładzimy je troszeczkę i dolejemy mleka. Bardzo prosty, szybki sposób na kawę dla tych, którzy lubią eksperymentować. Ciepła, dobra kawa z lekkim posmakiem jabłkowym i z miodem, który nadaje ton całej kawie. Smacznego. To jest piekło, nie kuchnia. Dziś po raz pierwszy w nożem i widelcem szalony Jacek Szczepański. Przecieraj ten sos, żeby był gładziutki. Szef kuchni hotelu Holiday Inn w Bydgoszczy gotował dla największych w tym kraju, m.in. dla prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Lata spędził na uczeniu się sztuki kulinarnej we Francji, Emiratach Arabskich, Bangkoku, Lizbonie czy Moskwie. Łyżkę zamieszać odpowiednio drewnianą. Ostry dla swoich uczniów, tak, świetny w kuchni. Bardzo nieźle. Przygotuję dla Państwa dwa proste, wyjątkowo smaczne przepisy. Polędwiczka wieprzowa farzerowana śliwkami. To jest takie danie troszkę śmieszne, troszkę poważne, ale bardzo ciekawe, bardzo eleganckie, bardzo wizualne. Bierzemy dobrej jakości polędwiczkę wieprzową. Troszeczkę się to będzie, cały ten stolik mój będzie bujał. Jeżeli do siekania, to troszeczkę pieprzu, troszeczkę soli. Do tej potrawy potrzebujemy krepinetę. Krepineta to jest otrzewna wieprzowa, która jest nam potrzebna do osłonięcia tej potrawy. Śliweczki. Palce lizać. Mamy zrobioną już walentynkę, czyli polędwiczkę faszerowaną śliweczkami. Można inaczej oczywiście faszerować, ale żeby był efekt, to musi być taka piękna kulka i zawinięta w krepinetę. Nadmiar odcinamy. I w ten sposób wiemy, że nam to się nie rozpłynie, ani nie rozleci. Będzie w całości upieczone, usmażone. Tą walentynkę, czyli tą polędwiczkę faszerowaną śliwkami, usmażymy na maśle i włożymy do pieca na 180 stopni.
Kiedyś w domach się używało krepinety, nie wygałatek, nie sznureczków do zawijania pulpetów, klopsów czy zdradów zawijanych. Całą porcję utrzymywało w kawałku. To jest powrót do tej dobrej tradycji. Przygotowałem w międzyczasie pióre ziemniaki, które ułożymy w głębokim talerzu, żeby było trochę śmieszniej. Gorące jak pierwsza miłość. Bardzo elegancko. Wezmę balontynkę, przekroimy. Jest śliweczka. Troszeczkę rukoli, nie za dużo, bo rukola ma oczywiście pikantny smak, pieprzowy i orzechowy. Troszeczkę oregano. Wlewamy sos na talerz, ale tak delikatnie i dookoła tego pióre. Nie będę mówił z pełną buzią jedzenia, ale to nie jest złe, naprawdę jest dobre. Dla tych, którzy nie przepadają za potrawami z mięsa, przygotuję taką super potrawę z buraków pieczonych. Mamy buraki pieczone, są całe. O to chodzi, żeby były całe. Ja je zgniotę po prostu. O! Przejdzie. O. Ładnie wyszedł pięknie, ale nawet cudownie. Odrobinę twarożku. Może być twarożek grani, czy też inny. Lubię rukolę. Nie, kochani, nie damy rukoli. Damy miętę, która odświeży nam tą potrawę, absolutnie odświeży. Dodamy troszeczkę twarogu tutaj na talerz, żeby było cudownie. Ocet balsamiczny, ale odrobinkę. Takie cuda u nas. To wszystko w dzisiejszym programie. Przepisy, konkursy, a także newsy o naszych cukiernikach i szefach kuchni znajdziecie na naszym profilu na Facebooku. Do zobaczenia!